porozmawiajmy jeszcze krótko o tych kolejnych zawodach triatlonowych, czyli najpierw Ultraman na Hawajach. To były zawody, które najbardziej ciebie pasjonowały, bo zobaczyłeś ten biuletyn jeszcze w czasach, kiedy byłeś w Monarze, ale jak rozumiem, wtedy taka wizja ukończenia takich ekstremalnych zawodów na Hawajach to było kompletne science fiction, coś kompletnie nierealnego, bo tak naprawdę ukończyłeś je dopiero 10 lat później. Tak, 10 lat później zrealizowałem swoje marzenia i ja ciągle miałem jakieś tam różne perypetie, będąc nawet w Stanach, z różnych powodów nie dojechałem na te Hawaje. Co się stało, kiedy ja zobaczyłem ten biuletyn? To było coś dla mnie takiego, co zapadło mi tak mocno w głowie. Big Island, największa wyspa. Tu się płynie, tam się jedzie, tu się jedzie, tu się zaczyna bieg i wpada się do oceanu, tam gdzie się kończy. Ja pierniczę, jakie to jest fantastyczne. Stany Zjednoczone, Hawaje, a więc to ta magia, to wszystko gdzieś tam na mnie tak zagrała, że dla mnie to były najważniejsze zawody świata. Czyli od razu stały się dla ciebie konkretnym celem, do którego chciałeś dążyć. Oczywiście po drodze były jeszcze różne inne rzeczy, bo ja startowałem w Ironmanach, w jakichś tam jeszcze innych zawodach biegowych, ale to wszystko było jakby, ja marzyłem o tym. Dowodem na to jest, co się stało, to w 1989 roku zrobiłem Ultramana w Polsce. I teraz powiedzmy sobie jeszcze o tym dystansie, bo rzeczywiście to było niesamowite. Zorganizowałeś tą próbę przebiegnięcia dystansu Ultramana w polskich warunkach, jednoosobowo tak naprawdę. Były to niemalże zawody zorganizowane tylko dla ciebie. Natomiast ten dystans, 10 km pływania, 415 na rowerze podzielone na dwa dni, no i 85 km biegu. I to wszystko robiłeś tak naprawdę w swoich rodzinnych stronach. No tak, bo kiedy człowiek marzy, to jest i ma swój cel, bo marzyć można, ale trzeba mieć cel i później determinacją ten cel próbować zrealizować. To jest podstawa, bo inaczej się nie osiągnie tego celu. I tak było w moim przypadku. Ja startowałem w Ironmanach, w jakichś tam połówkach innych, w różnych miejscach na świecie, ale myślałem tylko o tym jednym. Kiedy napisałem do nich kilkakrotnie, to nikt mi nie odpowiedział. Okazało się, że to nie są takie zawody, że każdy może wystartować. Trzeba mieć jakieś swoje dosie i oni zapraszają zawodników. A, no to ja wobec tego przyjmuję dystans wasz. Ja robię w Polsce. Ja samotnie pokonałem ten dystans i na tamte czasy, te 25 godzin z kawałkiem 17, to było... Porównując te wszystkie wyniki, które miałem w tamtym momencie, to co było dla mnie jasne, wiadome, to był drugi wynik na świecie. Wysłałem to, dalej się nie zainteresowali mną. A więc dla nich to nic nie było, nic nie znaczyło, ale dla mnie znaczyło. Jakąś miałem odpowiedź. Na tego Ultramana musiałeś jeszcze poczekać koniec końców 6 lat, no ale już rok później tak naprawdę były bardzo ważne zawody. Double Ironman, o którym już trochę rozmawialiśmy, czyli te nieoficjalne mistrzostwa świata. Bardzo prestiżowe zawody, bardzo trudne, ekstremalne i tak naprawdę zdołałeś je wygrać. Czy to było dla ciebie zaskoczenie? Czy może jadąc tam spodziewałeś się, że możesz powalczyć nawet o zwycięstwo? Pewnie, że gdzieś tam w głowie przeleciało, kurczę, jakbym wygrał, ale ja się bałem tej myśli. Ja wiedziałem jedno, po tym biegu na 100 mil, ja zrobię to, co mam zrobić. Zrobię najlepiej, jak potrafię. Nie dam się ponieść maksymalnie. Kilkadziesiąt minut startował tam kilku Amerykanów i ten, który wyszedł pierwszy z wody, to prawie 35 minut mi wrąbał w wodzie, bo to był... Były pływak, który startował na olimpiadzie w pływaniu, reprezentował Stany Zjednoczone, przejechał rower 360 km i później już nie biegł, tylko szedł do mety to 85 km. A ja robiłem swoje. Drugi za mocno poszedł, gdzieś tam wymiotowywał, torsji dostał na 10 km. Więc ja z piątego miejsca to wszystko robiłem i nagle się znalazłem. Czwarty, trzeci, drugi. Pierwszy, już nawet mając kontuzję, wiedząc o tym, że 10 km jest do mety, jest taki film, który pokazuje, ja idę, mam problem z dwugłowym mięśniem, ale wiem, że mam prawie godzinę przewagi, 10 km do mety. On
ten mój rywal z Niemiec też już nogami porusza bardzo wolno, już czułem, że już będę pierwszy. Już zacząłem myśleć o tym, jak moja mama się dowie, co będzie mówiła, jak w Monarze, a więc gdzieś tam te wszystkie takie radosne rzeczy. Co ludzie powiedzą na ten temat, jak ja przekroczę linię mety? Jerzy Kukuczka kiedyś mówił akurat w kontekście zdobywania szczytów górskich, że najpiękniejszy jest nawet nie moment, kiedy staje na szczycie, ale kiedy do niego już dochodzi, zbliża się i wie, że to za chwilę się stanie. Tak, tak, dokładnie tak było. To było niesamowite, bo ja się nawet sam do siebie uśmiechałem, pomimo tego, że mi było bardzo ciężko. Tak jak szedłem już ostatnie kilometry, to więcej szedłem niż biegłem, to w pewnym momencie, jak już zobaczyłem, że niedługo będzie końcówka, to nawet nie czułem tego bólu, nie czułem tego problemu z dwugłowym. Wbiegłem tak, jakbym dopiero wybiegł na trasę biegową i to było niesamowite. Poczułeś, że to zwycięstwo jest nie tylko dla ciebie, ale też dla wielu ludzi w Polsce? Tak, bo może tak. Ja tego nie robiłem dla książki, ja tego nie robiłem dla filmu. Ja to robiłem, bo bardzo chciałem wziąć udział w tych zawodach. Potem już wiedziałem, że mam szansę tutaj wygrać. I kiedy wygrałem te zawody, usiadłem i był ze mną wywiad, to powiedziałem to moje przesłanie, że teraz będę przykładem dla innych. Dla wszystkich Polaków, którzy są narkomanami, bo ja byłem narkomanem i pokazałem, że też można coś z sobą zrobić. Ja to mówiąc, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, jak to będzie. I po kilkudziesięciu latach, kiedy zrobiono film, ja znalazłem ten dokument i w tym filmie jest właśnie pokazana autentyczna rozmowa ze mną na mecie. To jest niesamowite i myślę, że to jest ten moment udowadniający, że te najbardziej prestiżowe zawody świata miały miejsce. Ja byłem na mecie pierwszy i byłem bardzo szczęśliwy i powiedziałem do wszystkich to, co czułem wtedy. Chciałeś się od razu podzielić na gorąco tą informacją, również z amerykańskimi dziennikarzami, że byłeś narkomanem i że tak naprawdę wyszedłeś z tego nałogu, że to jest zwycięstwo nie tylko sportowe, ale wręcz życiowe. Tak, dokładnie, bo to było moje życiowe i właściwie to jest kolejny dowód na to, że ludzie mi bo wszystko, co ja robię w życiu, to mam to szczęście i wcześniej, jakby, jeśli można tak powiedzieć, w Monarze i po Monarze. Czujesz się tak życiowym szczęściarzem? Tak, ja mam szczęście, bo ja mam fantastycznych ludzi. Ja spotkałem fantastycznych ludzi na swojej drodze. Do dzisiaj mam fantastycznych przyjaciół, z którymi robimy fajne rzeczy dla innych, ale przede wszystkim robimy to też dla siebie. To po prostu to jakby jest dowód na to, że ja nigdy tego nie ukrywałem. Obojętnie w jakich okolicznościach byłem. Bo tak było w moim życiu, a więc to była moja kiedyś słabość. Dzisiaj jestem na mecie, wygrałem i mówię o tym. I ja nie chcę wrócić do tego, więc jeśli to była moja słabość, to jestem teraz silny. Dlaczego? Dlatego, że byłem słaby. I ta słabość jest moją siłą. To na koniec zapytam, niemożliwe nie istnieje? W naszej głowie. Jeżeli powiemy sobie, że chcemy coś zrobić z sobą, to my odpowiadamy za to. Meta 100 mil, meta w innych miejscach pokazała, że kiedy już odmówił organizm posłuszeństwa, to głowa zadziałała. Czyli my musimy sobie jakby po pierwsze chcieć coś zrobić z tym. Jeżeli mamy problem, jakikolwiek mamy problem, jeżeli sobie uzmysłowimy, że to jest problem, to warto powalczyć. Bo ten problem możemy zwalczyć i wtedy poprzez to, co się stanie, to jesteśmy bardzo silni, a zarazem słabi, bo wiemy, że to jest problem, do którego nie chcemy wrócić. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Swoim życiem pokazałeś, że nigdy nie jest za późno i że niemożliwe nie istnieje, że wszystko jest w naszej głowie. Bardzo się cieszę, że ten film powstał i ta książka. Ja też dziękuję, korzystając z okazji, to chciałem się ukłonić państwu. Ten film nie jest o narkomanii, ten film jest o triatlonie. On nie mówi, co robić dobrze, a co robić źle. Książka również. Po prostu przeczytajcie. To jest dla każdego. Każdy coś weźmie dla siebie. Dziękuję.